Cześć, tu Łap Chwilę i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na takie szybkie podsumowanie stycznia. Bo w tym roku obiecałam sobie jako takie postanowienie, że postaram się robić to regularnie co miesiąc, nie tak jak rok temu. Nie mam pojęcia, czy to mi wyjdzie, ale miejmy nadzieję, że tak. A więc styczeń. Co się takiego stało w styczniu? Z takich ważniejszych rzeczy wybiło mi 1000 subskrypcji na YouTube i nawet nie cieszę się z tego 1000 tak bardzo, jak z filmu, który dostałam na 1000 subów od moich widzów. Oprócz tego otworzyłam swój własny list z przeszłości i jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to serio mając 100 subskrypcji napisałam list do siebie, który miałam otworzyć, kiedy będę mieć 1000 i przeczytałam go Wam na odcinku. Przeczytałam 1/5 psychologii społecznej, czyli książki psychologicznej, z którą przerabia się na studiach. Więc hej, mogę być dumna. Zamówiłam ponad 7 zakładek z Epic Page. I serio, ja wiem, że to dla Was nie jest osiągnięcie, ale ja próbuję autentycznie zrobić to od poprzednich targów w Warszawie. Tak, Justyna ma rozpęd. Więc teraz czekam, aż przyjdą. Praktycznie całe ferie spędziłam na Teneryfie. I na domiar złego, na domiar chamstwa, kurde, też mi zaczął padać. Witamy w słonecznej Warszawie. Nagrałam dla Was vloga i z tego vloga jestem naprawdę na maksa dumna. Napisałam, słuchajcie, pierwszy od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu wiersz, więc może moja inwencja twórcza kiedyś wróci. Tak wcześniej, kilka dni przed Teneryfą, byłam na białej szkole, gdzie nie wywaliłam się na nartach jadąc. Jeździłam normalnie. Wywaliłam się stojąc. A potem jeszcze wychodząc z basenów termalnych, walnęłam się z całej pety belką w tył głowy. Moi kochani znajomi chcieli mnie zostawić w umieralni, bo myśleli, że umieram. Dziękuję. Naprawdę, nie trzeba było. W ogóle zabrałam mojego pingwina na wakacje, więc istnieje szansa, że kiedyś zwiedzi ze mną pół świata. Oprócz tego byłam w Siamparku i zjechałam praktycznie pionową zjeżdżalnią. Jestem tak dumna z tego, że właśnie nie skorzyłam, że trudno to w jakikolwiek sposób opisać. Obejrzałam 3 sezony Full Metal Alchemist w 5 dni. Wzięłam drugą część żniwiarza na wakacje, zapominając o pierwszej. Fajnie. I tak, to jest taki zrezygnowany uśmiech, bo zaufajcie mi, nie jest fajnie być taką nieogarniętą. Surfowałam i czytałam na klifie. I w ogóle jestem strasznie zachwycona, bo właśnie biegając po deptaku wieczorami, kiedy jakikolwiek zaganiacz do restauracji się do mnie uśmiechnął, to ja biegnąc krzyczałam mu po prostu: hej, have a nice day! Potem jak wracałam tą samą drogą, to też mi odkrzykiwali. I to było strasznie fajne. Poznałam ogólnie fajnych ludzi. Ale tak się stęskniłam za łyżwami, że naprawdę pod koniec było mi już bardzo trudno. Bo ja potrzebuję lodowiska do życia. I zgadnijcie, co będę robić przez 4 godziny dzisiaj wieczorem. I ogólnie tęskniłam za takim nagrywaniem z cięciami, bo teraz mogę robić na przykład to. A więc to był właśnie mój styczeń. Trochę zwariowany, trochę dziwny, ale mimo wszystko jak najbardziej pozytywny. A więc ja jak zawsze zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do klikania tego fajnego dzwoneczka na dole, wpadania na Snapchata, Instagrama i co mogę więcej powiedzieć. Po prostu do następnego. Pa!